Zakończyła się walka na macie, ale to półfinału. Przepraszam, to jeszcze wygląda trzecia walka w kategorii 72 kg. Tam zwycięstwo odniosła reprezentantka Kazachstanu, Jamila Balperdinova. Final play and the winner of the match is Jamila Balperdinova, Kazachstan. Również runda trzecia walka, ale w kategorii wagowej 59 kg. Pojedynek Turczynki, no i Fiani oraz reprezentantki Kirgistanu Norajdy Anarkułowe. Matej and the match in 59 kg weight category. Eddie Fiani from Turkey vs. Norajda Anarkułowa, Kirgistan. I nasz Kirgijek zwycięża na macie B. Melim Żumanazarowa awansuje do półfinału kategorii 68 kg. Martini and we know the quarterfinal match of 68 kg weight category is Melim Żumanazarowa, Kirgistan. Przed nami na macie B pojedynek polsko-kirgijski. Na macie zobaczymy Angelinę Łysak, która idzie przez kolejne walki od samego początku turnieju. Zmierzy się ona teraz z reprezentantką Kirgistanu, Nazirą Marzbek-Pisy. Daniel, Daniel, Jelisi. The next match is Angelina Łysak, Owen versus Nazira Marzbek-Pisy. Filma,
na macie A zwycięstwo kurczynki Erik Janik. Na B the winner that I see Janik Janik, Turkey. Nie zwalnia tempo Angelina Łysak, reprezentantka Polski, zwycięża na macie B. Bambi, and the winner of the match is Angelina Łysak. Bolet. Wracamy na matę A, tam mamy ćwierćfinał kategorii 53 kg. Niedosiedli Rosjanka Ekaterina Poleszczuk oraz hinduska Vinesh Vinesh. Matej, quarterfinal match of 53 kg weight category. Ekaterina Poleszczuk, Russia versus Vinesh Vinesh. India. Na macie B jeszcze jedna z walczyciał kategorii 53 kg. Pojedynek niemiecko-amerykański Anika Wendle i Amy Fireside. Na B and quarterfinal match of 53 kg weight category. Anika Wendle from Germany versus Amy Fireside, United States.